Witam serdecznie, moim gościem Bogumił Rosiek, Walczyk Optyk. Cześć, witam. Ach, nie wiem jakie pytanie zadać, bo tak naprawdę jeszcze mi się kotuje to spotkanie w głowie. No muszę powiedzieć, takich nerwów dawno nie było. Na szczęście nie chodzi tutaj o jakieś tam brutalne zagrania, tylko po prostu o to, że do końca ten mecz był tak emocjonujący, że aż brak słów. No, mógł się rozstrzygnąć w różny sposób. Na szczęście szczęście sprzyja lepszym, jak się to mówi. I dzisiaj troszkę w okrojonym składzie, ale daliśmy radę, także są 3 punkty, jest super. Macie już utrzymanie w tym sezonie. Czy to jest dobre miejsce, dobre, że tak powiem, zakończenie tego sezonu, chociaż jeszcze jeden mecz przed wami? Czy spodziewaliście się, że Walczyk będzie jednak tam wyżej w tabeli? No, spodziewaliśmy się, ale mimo wszystko jest super, bo mamy już pewne utrzymanie, gramy w przyszłym roku i jeżeli zdrowie pozwoli, to będziemy walczyć również o podium w przyszłym roku. Co powiesz o dzisiejszym rywalu, który gryzł parkiet, żeby tak naprawdę uciułać każdy centymetr tego boiska? No troszkę chłopaki odstawali wiekowo od nas, naprawdę to na ich plus, ale jednak zbyt chaotycznie, żeby stworzyć taką naprawdę klarowną akcję i mogli nas zagonić, zajechać, bo ich było 7, nas tylko 4. No ale na szczęście daliśmy radę i jesteśmy z tego dumni dzisiaj bardzo. Pokazaliście, że bez waszych filarów, takich można powiedzieć osób, które no, robią tą różnicę w waszym zespole, też tworzycie monolit i naprawdę potraficie wyciągnąć z tego fajne wyniki. No słuchaj, czasami jednak gdy jest za dużo zmian, to też nie jest dobrze. A brakowało dzisiaj co najmniej jednej zmiany, ale mimo wszystko kondycyjnie nie zawiedliśmy i to zrobiło też robotę, bo jednak no, gramy na podobnym poziomie i chłopaki jak wrócą, to myślę, że będzie walka o podium nawet na pewno, tak? Tego życzę, dziękuję za wywiad. Super, dzięki wielkie.